Biegamy, chodzimy, przemieszczamy się, latamy, pływamy, coraz mniej mamy czasu. I oto nagle, pyk, środa popielcowa i inny czas. Trudna jest środa, która zaczyna Wielki Post, bo my wszystkie święta przeżywamy przez jakieś przygotowanie, przez jakiś czas wejścia powolnego, by przeżyć wyjątkowe chwile, wyjątkowe spotkania, wyjątkowe święta. Wielki Post zaczyna się w połowie tygodnia, jak w połowie życia zaczyna się trudna wiadomość o chorobie, o śmierci, o wypadku, o nagłych wydarzeniach. Czy ktoś nas na nie przygotowuje? I bardzo często wchodzimy zdyszani z tempem naszego życia w czas, w którym Kościół mówi: stop, chwila, wyhamuj, pomyśl, zatrzymaj się, zapytaj siebie, w jakim celu zdążasz, po co żyjesz? Czy znalazłeś już sens prawdziwej miłości? I oto Bóg przychodzi z odpowiedzią. Odpowiedź jest w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci, w Jego cierpieniu i w Jego krzyżu. Ale oto dzisiaj, kiedy rozpoczynamy ten niezwykły i niecodzienny czas, może się okazać, że jesteś bardzo daleko od Bożej łaski i Bożej miłości. Popatrz, jak daleko jest dzisiaj ołtarz, od którego siedzę. Trzeba przebyć nam drogę. 40 dni modlitwy, postu, refleksji i nawrócenia. A wszystko to rozpoczyna się od prochu, który nam wszystkim przypomina, dokąd zdążamy, co jest celem naszego życia, jaka jest ta środa, od której wszystko się zaczyna. Jest dziwnym popiołem spadającym na nasze głowy. Ale uważaj, ten popiół może być dekoracją. Jeśli przyjmiesz tę dekorację na swoją głowę, to wyjdziesz z kościoła i nic z tej dekoracji nie zostanie. Ten popiół ma przypominać nam o nawróceniu, o dogłębnej przemianie naszego życia tak, aby zmartwychwstać w Chrystusie i zmartwychwstać z Chrystusem. Dlatego zapytam Cię, czy popiół, od którego zaczynasz nowy czas, jest dla Ciebie dekoracją? Czy jest dla Ciebie szansą, byś przemienił dogłębnie swoje życie, byś zreflektował się, o co w tym życiu chodzi, byś spotkał największą i najcudowniejszą miłość, którą Bóg ma dla każdego z nas. Miłość, która zmotywowała Go do tego, aby wziąć krzyż i za nas umrzeć. Miłość, która stała się impulsem, aby zaufać jeszcze raz człowiekowi, aby jeszcze raz zainwestować w człowieka, aby jeszcze raz zapragnąć odnowić ludzkie życie. I to stało się w Chrystusie. Ale uważaj, jeśli nie chcesz za 40 dni przeżyć tylko i wyłącznie takich świąt, gdzie prezenter telewizyjny uśmiechnięty i w pięknym krawacie powie Ci o baziach,
o koszyczku, o króliczku, a nie usłyszysz w swoim sercu, że to jest Chrystus zmartwychwstały, to daj sobie szansę, by nie zmarnować tych 40 dni, które wspólnie razem z Kościołem zaczynamy. To jest szansa, aby za 40 dni umrzeć z miłości w starym życiu i zmartwychwstać z Chrystusem szerokiej drogi przez Wielki Post.